Aiden Wilson Tozer, Szukanie Boga, rozdział pierwszy. Słowo wstępne. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka. Ozasza przyszcze. W dobie ciemności zalegającej nad całym światem pojawia się pewien wesołszy promyk. W zamkniętym kręgu konserwatywnego chrześcijaństwa można znaleźć coraz większą liczbę ludzi, których życie religijne cechuje rosnący głód poznania samego Boga. Spragnieni są praw duchowych. Nie zgadzają się z wiejscami słowami i nie zadowoli ich prawidłowa interpretacja prawd. Pragną oni Boga i nie zaznają spokoju, dopóki nie napiją się z głębi strumienia wody żywej. Jest to jedyny zwiastun przebudzenia, jaki mogłem dostrzec na religijnym horyzoncie. Być może jest to tylko chmurka wielkości dłoni, której wypatrują święci w różnych miejscach świata. Lecz może ona doprowadzić do wzbudzenia życia w wielu duszach i do uchwycenia na nowo tego promieniującego cudu, który powinien towarzyszyć wierze w Chrystusa, od którego Kościół w obecnym czasie jakby uciekł. Nasi przywódcy religijni muszą zauważyć ten głód. Głoszenie dobrej nowiny w naszych czasach postawiło ołtarz i podzieliło ofiarę na części, a teraz wydaje się zadowalać liczniem kamieni i zmianą ułożenia ofiary na nim, bez żadnej troski o to, że nie ma żadnego znaku ognia na wzniosłej górze Karmę. Lecz niech Bóg będą dzięki za to, że są jeszcze ludzie, którzy się o to troszczą. To są ci, którzy chociaż kochają ołtarz i rozkoszują się ofiarą, jednak nie mogą się pogodzić z ciągłym brakiem ognia. Pragną Boga ponad wszystko. Stragnieni są smaku, przeszywającej słodyczy miłości Chrystusa, o której pisali prorocy i śpiewali psalmiści. W dzisiejszych czasach nie brakuje nauczycieli biblijnych, którzy prawidłowo wykładają zasady nauki o Chrystusie, lecz zbyt wielu zadowala się samym tylko nauczaniem wiary rok po roku, będąc dziwnie nieświadomymi braków ich służbie obecności Pana, ani niczego niezwykłego w ich osobistym życiu. Nieustannie głoszą Słowo Boże wierzącym, którzy wewnątrz odczuwają pragnienie, jakiego ich służba nie zaspokaja. Wierzę, że to, co mówię, wynika z miłości, lecz muszę przyznać, że naszym kaznodziejom rzeczywiście czegoś brak. Milton powiedział kiedyś cierpkie zdanie, które doskonale pasuje zarówno do naszych czasów, jak i do okresu jego życia. Brzmi ono: łobne owce spędzają do góry i nie są nakarmione. Jest to poważna rzecz i niemały skandal w królestwie, skoro Boże dzieci siedzą przy stole ojca i są głodne. Również sprowadzają się słowa Wesleya. Prawowierność lub słuszne poglądy w najlepszym wypadku są znikomą częścią religii. Choć prawidłowy sposób życia nie może istnieć bez prawidłowych poglądów, to jednak może mieć prawidłowe poglądy bez prawidłowego życia. Można mieć właściwe zdanie o Bogu, nie mając ani miłości do Niego, ani też prawidłowego sposobu życia. Szatan jest tego dowodem. Dzisiaj dzięki naszym aktywnym towarzyszom biblijnym i wielu innym skutecznie działającym organizacjom zajmującym się rozpowszechnianiem Słowa Bożego, bardzo wiele ludzi ma prawidłowe poglądy. Prawdopodobnie jest to więcej niż kiedykolwiek w historii Kościoła. Jednak ciekaw jestem, czy prawdziwie duchowe uwielbienie przechodziło kiedykolwiek taki kryzys jak obecnie. W większej części Kościoła sztuka uwielbiania całkowicie zanikła, a w jej miejsce pojawiła się dziwna i nieznaczna rzecz określona słowem program. Zapożyczono to słowo ze sceny i fałszywą mądrością zastosowano w publicznym usługiwaniu przyjęte wśród nas jako uwielbienie. Prawidłowe wyjaśnienie Biblii w Kościele żywego Boga jest niezbędną koniecznością. Bez tego żaden Kościół nie może się z nim stać w ścisłym znaczeniu tego słowa. Ale wyjaśnienie może stać tak przedstawione, że słuchający pozbawieni zostaną jakiegokolwiek prawdziwego pokarmu duchowego. Dzieje się tak dlatego, że nie same słowa karmią duszę, ale Bóg osobiście. I dopóki słuchający ich nie odnajdują Boga w osobistym przeżyciu, nie staną się lepsi przez samo słuchanie prawdy. Biblia nie jest celem samym sobie, ale narzędziem do prowadzenia ludzi do intymnego i dającego zadowolenie poznania Boga po to, aby mogli wejść w Niego i mogli rozkoszować się Jego obecnością, by zakosztowali i poznali w głębi swych serc słodyczy samego Boga. Książka ta jest skromną próbą pomocy głodnym dzieciom Bożym w odnalezieniu Boga. Nic z tego, co tu przedstawiam, nie jest nowe, z wyjątkiem może tego, że jest to odkrycie dokonane przez moje własne serce. Odkrycie wspaniałych duchowych praw. Byli już inni przede mną, którzy zagłębiali się bardziej niż ja w tych świętych tajemnicach. A choć mój ogień nie jest zbyt duży, niemniej jednak jest prawdziwy. I być może znajdą się tacy, których święce zapalą się od mego płomienia.